składowy delegacja władz samorządu miasta Radzyń Podlaski. Wieniec składa delegacja powiatu radzyńskiego. Składa delegacja Prawa i Sprawiedliwości z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzym Remkiem. Wieniec składa delegacja samorządu gminy Radzyń Podlaski. Wieniec składa sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Słowecki wraz z delegacją Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wieniec składa delegacja Platformy Obywatelskiej. Wieniec składa delegacja Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wieniec składa delegacja samorządu województwa i przedstawicieli lokalnych.
Wieniec składa delegacja kombatantów i przedstawicieli Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wiązankę kwiatów składają uczniowie z zespołu szkół w Zabielu. Wieniec składają uczniowie z zespołu szkół w Białce. Wieniec składa delegacja uczniów i wychowawców Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Kińskiego w Radzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, przedszkolaki z przedszkola miejskiego w Radzeniu Podlaskim wraz z opiekunami. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele samorządu uczniowskiego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składają uczniowie zespołu szkół gimnazjów w Białej. Wiązankę kwiatów składają uczniowie klas mundurowych z Technikum imienia Wincentego Witosa w Woli Osobińskiej. Wiązankę kwiatów składają uczniowie ze szkoły podstawowej w Paszkach Dużych.
Wieniec składają uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II w Rdzeniu Podlaskim. Wiązankę z kwiatów składają uczniowie gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja z pałem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radzyniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składają uczniowie z gimnazjum nr 1 w Radzeniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wieniec składa delegacja Komendy Powiatowej Policji w Radzeniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzeniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja Nadleśnictwa Radzeń Podlaskich.
Wiązatkę kwiatów składają uczniowie z gimnazjum nr 3 przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Zofii Sękowskiej w Rodzeniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rodzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Rodzeniu Podlaskim. Wieniec składa delegacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rodzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rodzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Rodzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Spółdzielni Siemena, Zakład Pracy Chronionej w Rodzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rodzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Winnic składa delegacja Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rodzynie Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Pokolenia. Winnic składa delegacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Winnic składa delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Rodzyniu Podlaskim. Winnic składa delegacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rodzyniu Podlaskim. Winnic składa delegacja Górniczej Fabryki Narzędzi w Radzyniu Podlaskim. Delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Winnic składa delegacja Banku Gospodarki Żywnościowej w Rodzynie Podlaskim. Wiązankę kwiatów składa delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy. Młodzieżowy
Jazzowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Nestoruka wykona dla Państwa wiązankę pieśni żołnierskich.